każdy temat. Ja może nie wiem, na mieścimy się w terminie, panie profesorze? Pewnie. No to dobrze. W takiej tablicy drewna wykonana tak samo. No to była z drewna. Ta, co mówił o drewna, tak? Aha. A tutaj, bo my a tam jest jeszcze druga tablica. Tak, ta, o tych zamordowanych i poległych. No to to jest to, co mówiłem. Tam ma. Tak. Tak, a tak. Tutaj teraz mamy tablica z drewna o kolejnych 67 nie, czekaj, poległych. Więc... Ja mówiłem o tej, tak. A to jest tak. No to będziemy mówić dalej. Dobra, o tej. Dobra, to nic się nie dzieje. No to mów, bądź. Bliżej, w tej samej nawie, ale bliżej wejścia do kościoła, 66. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie, koło Tarnowie, postanowił uczcić jeszcze raz wszystkich poległych i pomordowanych żołnierzy, którzy w walce o wolność ojczyzny oddali swoje życie. W tym celu zebraliśmy. A to tak trochę jest dziwne, bo to miało fundować społeczeństwo, ale społeczeństwo się jakoś mało dołożyło, organizacje społeczne, tak że myśmy z własnych funduszy właśnie to wykonali. To jest tablica z brązu. No, najpierw trzeba było wykonać projekt, potem formę do odlewu i ta tablica została w końcu umieszczona bliżej schodów. Były to trochę komplikacje, bo Filipini nie chcieli się już zgodzić na to, bo gdzieś za dużo tam jest tych tablic upełniających. Ale jakoś się dało to przeforsować, że jak się wchodzi do bocznym wejściem, po prawej stronie jest ta tablica. I tam dla nas jest to przyjemne, że od czasu do czasu pojawiają się tam kwiaty. Bo żyją rodziny tych, którzy zostali pomordowani, zamordowani i składają tam kwiaty. A mam takie jeszcze pytanie, czy był pan świadkiem tych wydarzeń? Mordowania? No nie, nie. Słuchajcie, to się odbywało w czasie przesłuchań na Gestapo. Ktoś na ciebie doniósł, w nocy gestapowcy zebrali tam na Uszulańsku i pytali się, dawali pytania. Nasz męża przysięga, że dochowają tajemnicy, nawet do granicy poświęcenia życia. Więc oni, żeby wymusić jakieś zeznania, torturowali, naprzód bicie, do nieprzytomności. Potem wywali wodą, zwykle zakładali kajdanki z tyłu. Były tam, jak mi opowiadał kolega, który przeżył to, na drzwiach był taki hak, na który pociągano, tak, i wieszano w ten sposób przez całą noc. Wykarano już, byli tak wyczerpani, stawy wyłamane, że rzadko kto potem to przeżywał. Ci, którym się udało przeżyć, którzy przetrzymali te męczarnie, między innymi mój przyjaciel dr Zapała, dr Bolek, jeszcze wielu innych, to zostali potem zesłani do obozu koncentracyjnego w Grozrozum. Nie w Grozrozum, najpierw w Oświęcimiu, a potem do Grozrozum. Bardzo wiele z nich już nawróciło. Tutaj mamy jeszcze tablicę przyszłości, takie na pytanie o powstanie takiego życia, dotyczącego działania Władysława Kowala, Armii Krajowej, Zgodności i Niezawisłości. Władysław Kowal, wiecie, to jest świetna postać. On był adiutantem dowódcy batalionu Barbara. Tak krótko wam powiem, on się urodził tu w Tarnowie, przy ulicy Reymonta, czyli tam Reymonta 5, tak, taki mały domek koło torów kolejowych. I tutaj skończył seminarium naukowe, seminarium nauczycielskie.
i potem w dalszym ciągu potem skończył szkołę pod chorążem rezerwy, a w końcu został nauczycielem Ochowicu, to jest na Śląsku Cieszyńskim. Tam jako młody nauczyciel założył Związek Strzelecki, to była organizacja paramilitarna, jak też i Związek Obrońców Kresów Zachodnich. Chodziło o to, żeby rozbudzić wśród ludności tamtego Śląska, że Śląsk Cieszyński jest od wieków związany z ziemiami polskimi, że to są ziemie polskie, a tylko przez pewien okres czasów były zagarnięte przez Austrię i włączone jako ziemie czeskie. Ale plebiscyt później wykazał, że część tego Śląska, olbrzymiej ilości, w olbrzymim procencie była zamieszkana przez ludność polską i Śląsk ten został podzielony na Śląsk Zarożeński i Śląsk Cieszyński. On tam pracował, bardzo aktywnie udzielał się w pracy społecznej. Potem w czasie wojny brał udział w walkach toczonych przez czwarty pułk strzelców. No nie chcę wprowadzić was w błąd, bo to musi zobaczyć się w książce pana Siekory. I powrócił do Ochojca, ale był już ścigany przez Niemców. Więc przeniósł się z całą rodziną do Pleśnej, do domu jego rodziców. I tam w czasie wojny pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. Ale równocześnie włączył się bardzo szybko w nurt pracy konspiracyjnej. On wraz z zamordowanym przez UB wachmistrzem Lawiną prowadzili bardzo intensywne życie konspiracyjne w tym Pleśnej. A Pleśna była o tyle była dobra, że to była to jest wioska, na której było w czasie wojny dobre połączenie kolejowe. Więc tam przez Pleśni przez pewien czas urzędował inspektorat tarnowski, a potem dowództwo obwodu. W czasie walk batalionowych Pleśni był też Pleśna była też miejscem zakwaterowania kapitana Fischera, pseudonim Omega, który był kwatermistrzem i zaopatrywał, kierował zaopatrzeniem batalionu partyzanckiego. Życie pana Kowala to jest pasmo ciągłej pracy konspiracyjnej. To jest człowiek naprawdę ideowy, który poświęcił rodzinę, poświęcił wszystko dla pracy. Mając już dzieci, mając rodzinę, dom, gdy przyszła mobilizacja, zostawił wszystko, poszedł do walk partyzanckich. Był adiutantem. Adiutant to jest pomocnik dowódcy, jego zastępca, jego prawa ręka. Dowódca batalionu wydawał rozkazy, a sprawę wykonawstwa tych rozkazów dla kompanii już należało do adiutanta. I tak my w czasie partyzantki, jak chcieliśmy coś załatwić w sztabie, tośmy się udawali do niego. On był od nas starszy znacznie, bo on był 905 rocznik. Myśmy go traktowali tak jak bardzo tak serdecznie, on nas traktował po ojcowsku. Przeszedł cały szlak bojowy. Jako adiutant nie musiał iść na wypady organizowane przez różne kompanie. A on był tak dzielny, że nawet jak była organizowana
Był organizowany wypad na tory kolejowe w Pławnej przez kompanię czwartą. On poszedł jeszcze jako ochotnik, jako obserwator, żeby pomóc dowódcy. No ta akcja była nieudana, bo pociąg przyjechał zamiast pociąg towarowy, to przyjechał pociąg z bronią pancerną, więc partyzantom nie udało się zdobyć tego pociągu. Zginęło wtedy 5 osób. To był wzór pracowitości. Miał z sobą cały czas maszynę do pisania, na której pisał rozkazy wszystkie, zaczął korespondencję, przyjmował łączników, wysyłał łączników do sztabu. A po rozwiązaniu partyzanckim z miejsca był poszukiwany przez Służby Bezpieczeństwa i NKWD. Więc musiał nocować poza domem, ukrywać się, ale mimo to zorganizował w Tarnowie Ruch Oporu Armii Krajowej. Co to była? To była organizacja skupiająca akowców. Oceną tej organizacji było powiadamianie zagrożonych o tym, że nimi się interesują UB albo NKWD. Zorganizował ten ruch oporu, był pierwszym delegatem, jak to się nazywa, nie pamiętam, sił zbrojnych na kraj. I oprócz tego, że on się opiekował nami wszystkimi, mając kontakt z tymi przyciskami do organów represji, opiekował się też rodzinami poległych. I tak powiem wam taki przykład. W Ciężkowicach była rodzina Łuczkiewiczów. Ojciec i dwóch synów byli w partyzantce. Ojciec i starszy syn, już oficer, Marian Łuczkiewicz, zginęli w Dąbrach. Młodszy był ranny, w Dąbrach dostał się do niewoli, był rozrodzeń, to został stracony. Została sama Łuczkiewiczowa z upośledzonym synem i córeczką, bez środków do życia. Nimi się właśnie zaopiekował pan Kowal. On te resztki pieniędzy, które zostały z partyzantki, bo mieli pieniądze ze zrzutów. W formie dolarów, to się później wymieniało na złote. Także nam w okresie walk partyzanckich pieniędzy nie brakowało. Także musimy kupować dużo żywności u ludności wiejskiej, płacąc wysokie ceny. Także nam ludność chętnie dostarczała. Jajko kosztowało, pamiętam, Niemcy płacili 31 groszy za jajko, to już była dobra relacja, a myśmy płacili złoty 50. No to tych jajek nam zasili i nas po kilku miesiącach toczyła się brak słodyczy. Wiecie, młodzi ludzie lubią słodycze. To co, jaką formą słodyczy dla nas było? Kogelbogel. Tak. Cukier kupowali nam. Jajka dawali, dwa i kręciło się, bo to kogelbogel. Tak się zaspokajało. To miły to. Tak jest, tak. Czy pan często uczestniczył właśnie w tych pracach konspiracyjnych, które organizował pan Władysław Kowal? No tak, ja byłem z nimi związany. No a po wojnie miałem z nim kontakt, no byłem tym w roaku Ruch Oporu Armii Krajowej, a potem pan Kowal przyszedł jak powstał Win, wstąpił do Winu, był organizatorem Zrzeszenia Wolność i Niepodległość i Niezawisłość.
której początkowo celem nie była walka, tylko dążenie do przekształcenia ustroju ówczesnej Polski, myśmy byli stalinowskiej, w Polskę zupełnie wolną, niepodległą, niezawisłą. To się dopiero udało po okrągłym stole.